Hej, hej, cześć. Porozmawiaj z pustelnikiem ścieżki przeznaczenia. To tak też zrobimy. Nie mam ochoty chodzić w skarpetkach, to je ściągnę. W ogóle tutaj u mnie w pokoju jakoś tak mega gorąco jest. Nie podłamie się to kompletnie. Już nawet zapomniałem, jak tym moim buildem się grało. Witaj. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Wiedźmiński miecz. Z tymi moimi cnotami, to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Na temat twojej waleczności krążą legendy. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Oczywiście. Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. Siemano, zawias. Tak za 20 minut. Że jesteś godzien posiąść magiczny miecz. A oto i twój Arondite. My się chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubisz. Tak.
po prostu świetnie. Cóż, krótka to była misja. Może jak już tu jestem, zrobimy kilka znaków zapytania. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. A jednak tak. Czy to jest mocny miecz? Wydaje się si. Tam pewnie było leży harpi. Wola, panie wieczni! Przynieś, zanieś, pozamiataj. Wola, panie wiedźmi! No tu też ten quest. Zlecenie winiaczy. Ja to może i zrobię te zlecenia, ale trochę później. Nie chce mi się teraz, tym bardziej, że teraz to ja bardziej się nastawiałem, znaczy oj, przez cały czas się nastawiałem. No, że dłuższy będzie tamten quest z tym jeziorkiem, nie? Co za smród. List gończy.
Jak to jest tak nisko, to gdzieś tu musi być wejście. Czy tu gdzieś widnieje jakaś jaskinia? Tu najwyżej gdzieś. Sprawdźmy to. Postaram się, aby był. Chciałbym, wiesz, jak najczęściej robić te live, ale niestety jak jest praca, to nie zawsze można to wszystko pogodzić ładnie, fajnie. Często jest tak, że muszę jakieś przerwy robić ze względu na większy natłok roboty. Nie wiem, gdzie może być ta jaskinia. No to wygląda obiecująco, jakby tu jakaś miała być. Ale niestety nic nie ma. Dobra, to my, poszukując jaskini, przejdźmy się w tamtą stronę. Może w międzyczasie gdzieś tu znajdziemy jakąś jaskinię, która cofnie nas do poprzedniego pytajnika. Ty, ile wilków. Piękne to tu są. To są te wiatraki jakieś? Czy co to takie, te budynki? Pomocy! Pomóż nam! Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam, w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Został tam, w środku! Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to! Dobra, poszukam go. Wy dwaj zostańcie tutaj. No zrobimy to zadanie już, braterska miłość, tak wolałbym trochę poczekać z tym. Ciepło i wilgotno. Kikimory wolą chłodniejsze warunki. Pewnie dlatego trzymają się z daleka. Hugo może być ranny. Cholera, gorąca ta woda poparza się. Przydałoby się coś do ochrony, może Quen podziała. Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie, łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Więc wysłali zbója, żeby dokończył dzieła? Co ty wygadujesz? Spotkałem ich przed wejściem. Mówili, że zaatakowały was potwory, a ty zostałeś w środku. Prosili, żebym ci pomógł. Tak ci powiedzieli? No popatrz, a to padalce kłamliwe. To na pewno jakiś ich kolejny podstęp. Zaczekaj, wolniej. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard.
Mój ojciec, Wiktor Monard, był słynnym producentem koniaku. Kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec postanowił nas zmusić do współpracy. Rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną. Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, uznali, że nie jestem im już potrzebny. Chcieli mnie wykluczyć z interesu. Zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No, oni uciekli. Ja pobiegłem w głąb jaskini. Fascynująca historia, ale trochę mi się śpieszy. Twoi bracia płacą mi, żebym cię stąd wyprowadził. Więc chodźmy. Przyszedłem tu po część destylatora i nigdzie się nie ruszę, póki jej nie znajdę. Słuchaj. To uparciuch. Jak dla mnie możesz tu nawet zamieszkać, ale kikimory, które wytłukłem po drodze, to mogą nie być jedyni lokatorzy tej jaskini. Masz dwa wyjścia. Albo idziesz ze mną, albo zostajesz tu i szukasz swojej części. Ale jak natkniesz się na jakieś potwory, radzisz sobie sam. To jak będzie? No dobra. Jak tam chcesz. Idę już, idę. Czekaj, widzisz? To moi bracia zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Myślą, że mam ostatnią część destylatora, więc chcą mnie zabić i ją odebrać. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił twoich braci? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to... No nie wiem, możesz po prostu unieszkodliwić. To jak będzie, co? Obronisz mnie? Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dzięki. Dzięki stukrotne. Czekam tutaj. Wiedźminie! Co ty wyprawiasz? Daję wam nauczkę. Odbiło mu! Powstrzymajcie go! Kurwa, ten wiedźmin! On wybił Hansę szpilką! Nie wiem, czy robię dobrze. Oj, nie wiem, czy robię dobrze. No, dobrze im tak. Może jednak nie mieli złych zamiarów. Nie, nie, nie wierzę. Zawładnęła nimi zwykła chciwość. Prawda jest taka, że zrobiliby wszystko, żeby tylko odebrać mi część destylatora. Poza tym przecież ich nie zabiłeś. Poleżą chwilę, za jakiś czas się ockną i przynajmniej będą mieli porządną nauczkę. Co teraz zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Odbudowanie destylatora ojca jest teraz niemożliwe, więc pewnie otworzę skromny kram na rynku i będę sprzedawał wina. A może po prostu stąd wyjadę? Sam jeszcze nie wiem, zobaczę. Tak czy siak, dziękuję, że pomogłeś mi z braćmi. Będę zawsze o tym pamiętał, Wiedźminie. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Dziwna w ogóle ta sprawa. Dziwne te misje, takie dwuznaczne, że w sumie nie wiesz, czy robisz dobrze, czy to ty jesteś tym złym.
Easy like a fuck. A tam będzie pewnie... Ojejku! Fantastycznie, kolejny punkt umiejętności. My wraz z tym punktem kończymy odcinek. Nara, trzymajcie się, hej.